bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z Holem z Siaty. Byliśmy na takich średnio niemało niedużych zakupach w sklepie Auchan i w sklepie Kaufland. Zahaczyliśmy też o Zychowicza, ale to tak na chwileczkę i może tak szybko, nie przedłużając, pokażę Wam, co kupiliśmy. I zamknę. I zacznę właśnie od Zychowicza. U Zychowicza kupiliśmy łódka z kurczaka, 4 sztuki, bo były bardzo ładne, ostatnio kupiliśmy w Lewiatanie, ale po prostu były takie malutkie, biedniutkie, nie wiem, jakoś nam nie podpasowały, nawet smakowo nie były aż tak dobre, jak te, które kupujemy zawsze u Zychowicza. Teraz już przeskoczę szybciutko do Kauflanda, przesunę sobie bliżej krzesło. W Kauflandzie wzięłam takie jajka, niestety musiałam wziąć schowu klatkowego, bo nic nie było, a wolę mieć takie niż nie mieć żadnych, bo jak znam życie, to będą mi potrzebne. Kupiliśmy jeszcze soki z Horteksu, bo w dalszym ciągu są w promocji, że przy zakupie 2 sztuk wychodzą taniej. Ja Wam tu wszystkie ceny podlinkuję, bo może Wam się coś przydaje, a ten film jeszcze opublikuję dzisiaj, postaram się to zrobić jak najszybciej, bo niektóre promocje, na przykład w Auchan, są do dziś, czyli do 15 grudnia i są całkiem fajne promocje. Kupiliśmy jeszcze w Kauflandzie 2 kleje kropelka, bo ostatnio ich nie było, były nam potrzebne, a wiecie, lepiej to mieć zawsze pod ręką, one mają długie daty i w Kauflandzie były zawsze najtańsze i ostatnio ich nie było, więc dzisiaj zobaczycie, mamy aż 4 sztuki, 2 kupione właśnie w Kauflandzie, te będziecie mieć cenę i były tańsze. Kupiłam sobie Airwavesy tym razem, bo gdzieś moje orbitki zgubiłam, nie wiem, czy wypadły mi z kieszeni, czy co się z nimi stało. Znowu mamy sól kłodawską, to pani najbardziej nam podpasowała, więc wzięliśmy dzisiaj aż 2 opakowania. Kupiłam jeszcze mleko łaciate, bo no ja najbardziej lubię właśnie łaciate mleczko. Nie lubię takich w butelce czy tam w worstek krótkoterminowych, tylko no nie wiem, po prostu ja lubię mleko pasteryzowane. Dobrze mówię, to jest pasteryzowane, a tamte są niepasteryzowane. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak już jest. Wczoraj zechciało nam się płatków do mleka. Mamy oczywiście, ale już długo po terminie, więc kupiliśmy takie cornflakes. To są takie najprostsze płatki, to wiadomo, że zjemy. Kupiłam znowu słoninkę w Kauflandzie i tym razem była w dobrej cenie, jest w promocji. Także wzięłam kawałek, to wiecie, stopie i będzie. I wzięliśmy jeszcze taki dosyć duży, bo prawie no 800 gram. Wołowiny irlandzkiej. Pani nie mogła znaleźć tutaj kodu na nią, więc mamy ją, nie wiem, omytkowaną jako inny produkt, ale w każdym razie cena się zgadza. Będziemy ją, chyba zjemy po steku, a resztę zmielimy do zupy meksykańskiej. Co my tutaj mamy? A, jeszcze wiecie, w Kauflandzie kupiliśmy znowu taki duży 5-kilogramowy wór ziemniaków, bo ziemniaczki są tam teraz w promocji, więc może komuś się taka informacja po prostu przyda. I tak, no z Kauflanda byłoby to wszystko. Przejdę już do Auchan. Dzisiaj dokupiliśmy jeszcze 4 albo 5 paczek tych ręczników, ale chyba 4, bo zostawiałam resztę w samochodzie, chciałam Wam po prostu pokazać, więc wzięłam po sztuce. Kupiliśmy te ręczniki papierowe i z czystym sumieniem mogę Wam je polecić. Są bardzo wydajne, dobrze chłoną, jest ich naprawdę dużo nawinięte na rolkę. My już je mamy od tygodnia, poprzednio kupiłam 4 rolki i zużyliśmy dopiero tak naprawdę jedną rolkę, a u nas ręczniki papierowe idą normalnie jak woda, więc z czystym sumieniem mogę Wam polecić i też są teraz w dobrej cenie w Kauflandzie, nie wiem jak one później będą kosztować, ale tak jest. I wzięliśmy po raz kolejny ten papier toaletowy. A jak ja powiedziałam? W Kauflandzie. A, widzisz, no tak, przepraszam, ręcznik jest w Auchan i tak samo papier toaletowy jeszcze dzisiaj jest w promocji, że przy zakupie 2 rolek jest spory rabat, to jest ten 3-warstwowy i też Wam mogę z czystym sumieniem polecić.
My go kupiliśmy już chyba trzeci raz i jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj też wzięliśmy więcej, bo przy zakupie dwóch opakowań był dosyć duży właśnie rabat. Więc wzięliśmy cztery opakowania. No, przytargałam jedno z samochodu, żeby Wam pokazać. Kupiliśmy jeszcze cztery takie poduszki, bo pokazywałam Wam ostatnio te poszewki z Pepco. I mieliśmy tylko w co oblec dwie, więc kupiliśmy jeszcze cztery takie pusie. To są 40 na 40 cm. I też są teraz w promocji chyba o złotóweczkę taniej niż normalnie. Oczywiście, no mówię, ceny Wam podlinkuję, nie będę teraz mówiła, bo to, no myślę, że tak jest chyba przejrzyściej i lepiej. Kupiliśmy jeszcze bułeczki, kajzerki, bo ja dalej z pieczeniem strajkuję. Dobra, przełożę sobie tą siatę. No, odkładam rzeczy na stół. Dosyć ciężkie to wszystko. I jak już Wam mówiłam, najpierw w Auchan kupiliśmy klej kropelka i też wzięliśmy dwa opakowania, ale był droższy niż w Kauflandzie i zawsze w Kauflandzie jest najtańszy. Tu Wam, tak jak mówię, no pojawiały się ceny, więc będziecie mogli sobie nawet porównać. No, to jest tylko jeden artykuł, ja wiem, ale zawsze można sobie porównać. Kupiliśmy nasze ulubione papryczki jalapeno. Ostatnio kupiliśmy zielone, bo tych czerwonych nie było. Dzisiaj były, więc wzięliśmy aż dwa słoiczki. Wzięłam śmietanę, tym razem bez laktozy, bo ja nie wiem, ostatnio jakieś uczulenie mam na coś, tylko nie bardzo wiem właśnie na co, bo jem, na białym nie jem zbyt dużo, ale bardzo dużo jem pomidorów i papryki. Być może to na to, ale ostatnio jedliśmy serki. To jest mlekowity, bez laktozy, serki waniliowe i nam smakowały, więc dzisiaj wzięłam jeszcze taką śmietanę, jeszcze jej nie kupowałam. Mamy, co my tutaj jeszcze mamy? Aha, mamy też dwa soczki kapi i też w Auchan, teraz przy zakupie dwóch sztuk jest dobra cena. Na pewno są przecenione przy zakupie dwóch sztuk. Będzie niezdrowo, ale to nic. Czasem wolno. A nawet szybko. Kupiliśmy zupki chińskie, słuchajcie. Też są w bardzo dobrej cenie, bo są po niecałej złotówce, już nie wiem, 98 albo 99 groszy. I wzięliśmy, tu widzę, 7 tych, oczywiście z wifona, tych zupek curry. To może sobie leżeć, przyda się czy to do sałatki, czy po prostu tak zjeść. Ja czasem mam takie zachcianki i lubię sobie zjeść taką zupkę. I jeszcze wzięliśmy 3 złote kurczak, w sumie aż 10. Kupiliśmy taką kawkę, tym razem Segafredo, dawno nie mieliśmy, zawsze pijemy Lamarce, chociaż ostatnio u mojej mamy piliśmy dobrą kawę, ale nie wiem dokładnie, jaką mama też nie wiedziała, bo miała już ją przesypaną, ale ona chyba miała, jak one się te kawy nazywają? Dalmayer. A, Dalmayer, tylko że miała kilka rodzajów i już nie pamiętała po prostu, którą wysypała sobie do pojemnika, żeby szczelnie zamknąć, bo też kupuje ziarnistą kawę, także dzisiaj taka półkilogramowa. Kupiliśmy jeszcze oczywiście tą czerwoną wegetę, bo ona mi i w sumie nam, mi Rafałowi najbardziej smakuje. Wzięłam sól czosnkową, nie wiem, no z takiej jakiejś firmy, była niedroga, więc wzięłam, ja nie wiem czy lubię. Ja nigdy nie kupowałam tej soli czosnkowej i nie dodawałam do niczego, bynajmniej nie pamiętam. Zobaczymy. Mamy tutaj jeszcze z poloneza chrzan i on też na pewno jest teraz w promocji. Dalej, musztardę kielecką, naszą kielecką, sarebską. Kupiłam jeszcze takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie, to nie są filce właśnie. To są takie z gąbki, podkładki. Jest tutaj bardzo dużo, w różnych rozmiarach. Bo ja tutaj nie mam w szafkach i zobaczcie jak trzepią, więc pomyślałam, że popodklejam sobie w tych szafkach, żebym tak nie tłukła się, bo ja czasem się zapominam jak pierdyknę, to słychać chyba w całym bloku. Mamy tutaj jeszcze ogórka szklarniowego, też są w promocji, pomidorki malinowe. W ogóle dzisiaj słuchajcie, cena pomidorów w Auchan mnie zabiła. Normalnie kilogram pomidorów malinowych kosztuje 22 zł, prawie bez paru tam groszy. I wcale nie było, że ja myślałam, że może by kraj pochodzenia Polska albo coś, ale na etykietkach oczywiście nic nie jest napisane. Dlatego nie wzięłam i wzięliśmy takie, są chyba z Hiszpanii. Tak, kraj pochodzenia Hiszpania i są to malinowe pomidory.
wzięłam 2-kilogramowe paczki i wyniosły mnie w sumie 2 kilo pomidorów, tyle co kilo tych na wagę. Wzięłam takie mniejsze, bo ja wolę takiego mniejszego pomidorka, bo jak go rozkroję, to wiem, że zjem od razu. I Rafał wziął jeszcze drugą paczkę, tutaj mamy takie, wiecie, piękne, dorodne, wielkie te pomidory, to są te same pomidorki. Kupiliśmy jeszcze cytrynki, tylko 2 sztuki, bo wiecie, to można codziennie w zasadzie dokupić. Mandarynki i to jest chyba klementynka. Ja się nie bardzo znam, ale tych odmian jest tyle i to, wiecie, jakieś podróbki. Klementynki to klementynki, a tam są takie różne odmiany, tak jakby mieszane te mandarynki, a mnie nie smakują, to się świetnie obierają. Mam nadzieję, że są klementynki, bo tak jak mówię, nie było opisane na metce, też nie mam opisane, ale tak mi się wydaje. Co my tutaj jeszcze mamy? O, zbliżamy się do końca. Mamy jeszcze jedną musztardę serebską, tym razem z Prymata. Jest w promocji. I jeszcze wzięliśmy taki wielki tym razem słoik majonezu kieleckiego, 700 ml i też jest, wydaje mi się, że w całkiem niezłej cenie w Auchan. Chociaż w Kauflandzie ten trochę mniejszy był, dzisiaj było 6,99, no ale już kupiłam ten wcześniej, więc nie brałam. Mamy jeszcze barszczyki czerwone. Te takie bez tych wiórek takich ususzonych, te takie po prostu instant. I jeden ten, który trzeba chwilę pogotować, bo on ma te takie wiórki. No i barszczyk schodzi na pniu. I wzięliśmy jeszcze, słuchajcie, zupę ogonową z winiar. Nie wiem, czy zrobimy z tego zupę, czy dodamy na święta do bigosu, bo mój teściu dodaje do bigosu tej zupy ogonowej i powiem, że nam bardzo smakuje bigos w jego wykonaniu. I co my tutaj jeszcze mamy? Aha, i jeszcze wzięłam, słuchajcie, berlinki. Też właśnie jeszcze tylko dzisiaj. Przy zakupie 2 sztuk jest świetna cena, bo chyba 2,70 za paczkę berlinek w Auchan zapłacicie, kupicie 2 paczki. No to ja wziąłam 4, bo są terminy do stycznia, także jeszcze chwila czasu nam tutaj została, więc czemu by nie, a jak nie, no to zawiozę do rodziców, tam dzieciaki są, to zjedzą. No i to by było chyba wszystko, nic już więcej nie mamy. Tak, nic już więcej nie mamy. Kupiliśmy jeszcze silikon, ale to już w obie nie będę Wam pokazywać, bo Rafał już tam działa w łazience. No i w sumie tyle kupiliśmy. Mieliśmy podjechać do apteki, nie podjechaliśmy. Dobra, nie przeciągam już. Za oglądanie serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie proszę kciuka w górę, subskrypcję, komentarz. Mam nadzieję, że informacje takie z Holi będą czasem przydatne, bo czasem wszyscy szukamy promocji, a może coś wypatrzyliście akurat, co Wam się przyda. Dobra, ja uciekam, biorę się dalej za robotę. Także do zobaczenia. Pa!